A mieliście jakieś sytuacje, że osoby z waszego bliskiego grona jakoś dziwnie reagowały na żarty o nich, na przykład twoja dziewczyna? I tak nawet sobie wyobraziłem, że ty rzeczywiście możesz być taką kurwą, która jest tak trochę na tym... Wow, ale jest ładny! I mówię, kurde, 9 rano? Jak sobie co ja mogę wymyślić? To robi content o 9 rano. To było moje pierwsze pytanie w ogóle. Czemu kurwa o 9? I Wojtek mi dopiero mówi, że to jego pomysł. Ja zakładam, że po prostu macie podcastów do 17, co godzinkę kolejny, kolejny człowiek. O 13 ktoś pokazuje cycki. I właśnie wypada na was, wiesz? To właśnie okay, no tak... pierwszy komiku to się rozbudzimy. No i co, ale widzisz efekty jakiejś tej wizualizacji w swoim życiu później? Nawet nie wiem, czy nie, trochę mnie zaskoczyłeś, nie wiem, czy pytasz prześmiewczo, czy nie, ale jak najbardziej... Ej, on pije i nierbę, nie pyta prześmiewczo. Nie pytam. Ja w ogóle miałem... Widzisz, mam tu kwas na języku, zoła. No, ja zacząłem stand-up w wieku 30 lat, po tym jak jakby musiałem się uwolnić od jakby przyszłości w prawie. No i tam przez szamana ta droga szła, nie? I potem jakby coraz to nowe rzeczy się pokazują i teraz wizualizacje i afirmacje, myślę, że mnie tak po prostu odpowiednio ustawiają, nie? Bo to są rzeczy, które zawsze wiesz, ale po prostu codzienność pomaga, żeby zapominać o tych rzeczach, nie? Ja po prostu się muszę jakoś czasem tak ustawić, jak mnie menadżer zdenerwuje czy coś, nie? To po prostu muszę się trochę tak zresetować, więc... Co to za szaman? Właśnie, też się... To jest ksywa, czy to nie jest śmieszne, nie? Bo szamanem tak naprawdę był typ, który miał na imię Artur, wyglądał jak jeden z nas. Ale, no ale mi ta sesja bardzo pomogła, nie? Jakby pozbyłem się lęków, które mnie tak naprawdę trzymały przed wejściem na scenę. I od tamtej pory jakby po prostu bardziej kontroluję swoje życie. Ale to było tylko zwykłe spotkanie, czy jakieś nakraplane, czy wspomagaczami? Znaczy delikatnie bardzo, bo ja tam... To jest względna zawsze, nie bardzo żadnej, delikatnie. Żadnej ayahuaski ani nic, prawie ale miałem dmuchnięte do nosa rapę, co jest a, tak... A, no to, to jest dokładnie, dokładnie, lajcik totalny, ale muszę wam powiedzieć, że wiesz, zrobiłem tam 2,5 godziny w szałasie potów, nie wiem, czy kojarzycie taką instytucję. No, Adam na pewno, Adam na pewno. Wy normalnie poważnie rozumiecie, tak? Tak? To nie jest, że jakieś mamy cię dla mnie zrobione. W sensie Filip nowy program testuje, tylko nikt się nie śmieje, nie? Tak, ale może z szałasem chociaż siądzie. A wszyscy tak to spokojnie. Byłem szamanem w szałasie potów. Wiem, że kiedyś mieliście okazję być w szałasie potów. Żeby to było śmieszne, to było w Wawrze. To nie było w Peru, to było pod Warszawą, w Wawrze. Ale naprawdę, tak tydzień po szałasie mi bardzo dużo kliknęło. Nie, no szałas potów to coś z potami jest związanego? Nie, nie. Tak, to jest jakby taka naturalna sauna, nie? Że przykrywają taki szałas kocami, robią tam w chuj gorąco takie, takie kamienie do ciernowości. W odróżnieniu od tych nienaturalnych saun. Chemicznych. No i to było tak, że naprawdę ciężko było wytrzymać, że po każdej jakby bramie myślałem, że wychodzę, ale w końcu zostałem do końca i... No i nie żałuję, bo było naprawdę sztos. Nie, jednak ty jesteś z Radomia, to ty musiałeś szukać jakichś dróg ucieczki, nie? Jakichś szałasy potów, narkotyki. Jaki research zrobił typek, dokładnie. No, tak. Bo stary, dorastanie, ja mieszkałem w Radomiu 12 lat, stary. To się musi odbić na twojej psychice, nie? Tak, takie coś widzieć codziennie, nie? Czy to jest coś takiego, że jak się mówi, że możesz wziąć dziewczynę ze wsi, ale wsi z dziewczyny nigdy nie weźmiesz, stary, nie? Tak. I ty musiałeś ten Radom w tym wypocić w szałasie potów. Pan jest z Radomia do szałasu potów. Radomianie mieli oddzielny w ogóle szałas tam, żeby nie przeszło na wypadek na kogoś innego. Przy wyjeździe z Radomia powinny być takie ustawiane, takie, że każdy szaman czeka w szałasie. No, ale polecam. I co, ty już na dużych scenach grasz w ogóle, nie? Ile, bo wiedziałem, że wrzucałeś program i tam się chwaliłeś, że 1000 osób miałeś. No, tak, a to wszystko w supportach było, nie? Że akurat wtedy grałem z Mateuszem Sochą, który był kiedyś gościem chyba. Chyba tak. I zaliczyłem też... Torwar pandemiczny z Paczesiem. No ale tak, to wszystko w supportach, to wiesz, grasz dla 3000 ludzi i 12 osób cię zapamięta, więc no, więc jakby też szukam własnej drogi, nie?
jak na przykład byście tak porównali, bo jesteście na innych etapach kariery, jaka jest gdzieś taka różnica między graniem na właśnie jakimś takim mniejszym festiwalu, mniejszym skupisku ludzi versus takie duże zbiorowisko, gdzieś tam, nie wiem, 10 tysięcy? Jak jest największe, na jakim grałeś, Łukasz? Łukasz, kurwa, Lotek. Łukasz też jest w porządku. Łuki. Tak on na imię. Jest duża różnica. Największe, jakie grałem teraz w trasie Pistanda PH, był Tauron Arena, było na 12 tysięcy osób. A tak jeśli chodzi o liczbę ludzi, to dawno temu występowaliśmy kiedyś na Woodstocku w tej Akademii Sztuk. Tak. No i tam było więcej ludzi. Ja nie pamiętam ile, tam było 20 tysięcy chyba, coś takiego. Ale to było inne granie, bo Woodstock, wiecie, wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci i tam możesz gadać cokolwiek i będzie super, nie? Wszyscy są w dobrym klimacie. A tak właśnie te duże hale jakby w Polsce, nie? I teraz też jakieś tam stadiony graliśmy, tam było też na jednym z 13 tysięcy chyba w Poznaniu, czy jakoś tak. Ale do pytania tego twojego wracając, to większe sale po prostu masz mniejszy kontakt z widownią, nie? Że na małej sali już większy ma sens, żeby pogadać sobie z kimś z widowni, nie? I faktycznie ten czujesz bardziej odbiór. A na dużych to bardziej już tak z automatu, przetestowałeś sobie wcześniej, wiesz jak to działa i te reakcje często nie są takie jasne. A tak się zarażają bardziej ludzie śmiechem pewnie, nie? Na takiej dużej, że to jakoś... Powiem ci, że lepiej słychać na tych mniejszych, tak. Bo na te duże to takie, wiesz, ten reakcje często dojdzie w niebo, szczególnie jak jest otwarta przestrzeń, nie? No to gorzej słychać reakcje niż nawet w małym klubie, który jest ciasny po prostu, nie? Więc możesz bardziej panować nad swoim występem na tych małych salach. A na dużych to jest takie już po prostu odegranie tego, co już wiesz, jak to działało zawsze. No i tam mniej więcej się orientujesz, nie? Ale nie tak dokładnie jak na mojej sali. A mnie w ogóle zastanawiało, bo ty mówiłeś w tym najnowszym programie, że ty teraz starasz się unikać jakichś takich ciężkich żartów. Nie. Homofobicznych są. Aha, to tylko wstęp do żartu, żeby zajmować tam ten żart. Okej. To wstęp do żartu. Okej. A ja tak analizowałem cały twój program i wiesz. Ja myślę, wiesz, że komicy w większości, co gadają na scenie, to trzeba przymknąć oko na to wszystko, nie? Że wiadomo, że tam jak ktoś jakąś tam mocną tezę, jakieś chce pokazać swoje zdanie na jakiś temat, no to pewnie tu można już się utożsamić, jakby, że to jest jego faktycznie zdanie, nie? Ale tak w żartach to wiesz, my zrobimy wszystko dla śmiechu. Powiemy wszystko, żeby. No nie, to nie upierdoliłeś tej kanapy? Nie. O nie! Nie. Powiem wam szczerze, że mam część historii, które są faktycznie albo bazują na jakoś naprawdzie, nie? No. Ale tak większość to raczej jest, wiecie, wymyślone, nie? Ale nawet w to uwierzyłem, bo tam ją część tego właśnie programu jest coś taki dosyć poprawny. Więc myślałem, że serio, że to na bazie prawdy było. To się złożyło trochę przypadkowo, bo tak nie planuję, że o, teraz będzie jakoś ostro. Znaczy, mówisz, że większość programu jest tym poprawne, ale są momenty, które są jednak niepoprawne mocno, nie? Szczególnie pod koniec jakby materiału. Jedną część też wyciąłem jakby na YouTube'a, żeby nie dostać tą żółtego dolara, więc tam jakiś żart musiałem wyciąć, bo wiedziałem, że dostanę za niego na pewno. Za co się dostaje? Za jakie się dostaje żółty dolar? No na przykład chyba mam żółtego dolara na tym poprzednim materiale, bałagan na strychu, nie? Okay. I tam najprawdopodobniej dlatego, że się nabijam z grubych, będąc turbo grubym, nie? I jak dla mnie to by bez nie, sensu. Nie, no przed lat nie zauważyłem. Teraz ja schudłem 30 kilo, stary. Ale tamtym programie byłem taki już bardzo, bardzo ulany. I faktycznie tam chyba za to dostałem w końcu. Tam były jakieś dyskusje długie, coś tam, ale chyba za to, że właśnie obrażałem osoby grube. A propos tematów tabu, na przykład mieliście taką sytuację, że dostaliście bana od, nie wiem, załóżmy właściciela placówki, w której gracie, coś takiego, że przychodzi przed i wiecie, tutaj właśnie jest gruby, ty brudu się nie śmiejcie, bo mój syn tam ma on na twarzy. Nie, ale to się czasami zdarza na jakichś imprezach firmowych właśnie, nie? Okay. Jak nas na jakiś event firmowy zapraszają i na przykład mówią, że... To są takie śmieszne ostrzeżenia. Tylko nie o Żydach. Bo tutaj inwestorzy nasi są. Nie? I ja mam taki, nie miałem nic o Żydach, nie? Ale teraz bym chciał mieć. Szybko przepisałem. Czasami takie są dziwne, takie jakieś sprecyzowane, że masz takie, Boże, z tego bym w życiu nie powiedział. Dobrze, i właściwie ma szef firmy ma upośledzonego syna, więc też nic o niepełnosprawnych. Nie mam takiej, Boże. Nie powiedziałbym nic takiego. I prawda, pod fazą. Filip, miałeś taką sytuację? Nie, ja miałem... Nie, raczej się nie zdarza, żeby ktoś ci tak osobiście powiedział, że coś jest nie tak. Ja kiedyś prowadząc open mic'a, to jedna uczestniczka, taka początkująca komiczka się obraziła na coś, co powiedziałem i wyszła. A no, to było bardzo dziwne. A tak to miałem jednego ziomka, który grał jakąś filmówkę za śmieszne pieniądze jakieś i go zdjęli ze sceny tak w środku zdania. Bo mówił obrzydliwe rzeczy po prostu i im się nie podobało i czuli, że muszą ratować sytuację. Ciekawe jestem, co to są obrzydliwe rzeczy na stand-upie, to już musi być naprawdę grubo. Znaczy to pamiętam, że mówił o tym, że wszedł do zimnej wody i tam mu się tak skurczyło, że to było jak zmiana płci.
Nie? Co jest moim zdaniem śmiesznym premisem, ale widocznie nie poszło mu najlepiej i go ściągnęli. Proszę nie żartować się z małych penisów, bo akurat prezes, nie? Inwestorzy, wie pan, Żydzi. Można o Żydach, tylko nie o małych penisach, proszę, dobrze? No, w sensie ale... nie, że to mnie dotyczy, ale tak bym... Ale tak naprawdę to, co mówimy, trochę odzwierciedla to, że zawsze będzie jakaś osoba, której coś się nie spodoba, nie? I więc my po prostu musimy to olewać, nie? Ale to jakąś różnicę widziałeś, jak za granicą grałeś, że tam ludzie mieli większy dystans do tego? Pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. Nawet jak gram po angielsku w Warszawie, to jest totalnie better. Większy luz, nie? Ale jest też druga strona medalu na przykład, bo w polskim języku są tak... śmieszne słowa niektóre. Pokaz, powiedz jakieś. Pierdolić. Ale nie, jest bardzo dużo rzeczy, wiesz, klocek jest bardzo śmiesznym słowem według mnie. Jest bardzo dużo trików, które można w polskim języku używać, ale po angielsku jest taki luz, nie? Zwłaszcza, że jak gramy dla ekspatów, którzy przyjeżdżają tutaj i mają bardzo niewiele do roboty wieczorami, nie? No bo jednak wielu z nich nie mówi po polsku. To są tacy wdzięczni, że w ogóle ktoś do nich mówi śmieszne rzeczy, że to jest w ogóle jakoś tak hobby w porównaniu z polskim stand-upem, nie? Do polskiego stand-upu to się tak przygotowuje, nie? Martwię się o tą widownię, nie? Myślę, jacy oni są, jakie mają kompleksy, gdzie ich nie uderzyć, coś tam, nie? A po angielsku wychodzę, mówię, co chcę, nie? I pewnie powinienem tak też mówić po polsku z czasem, jak jeszcze to zafirmuję. Ale no mam coś takiego, nie? Że jakoś tak dbam o polską widownię bardziej. Ale nie ma chyba na przykład w Polsce takiego komika, przynajmniej z tych mainstreamowych, tak mocnego jak taki Jimmy Carr na przykład, nie? Z takim żartem, mocno jakimś pedofilskie, dużo żarty, jakieś nekrofilskie i na takim poziomie. No tak już myśli tak. Myślę, nie, że kto jest taki najbardziej... To naprawdę trzeba umieć, nie? To co tak, robi Jimmy Gunn, naprawdę trzeba umieć. No. I zauważ też, że Jimmy Gunn jest wykształcony w najlepszych uczelniach, co też ma znaczenie. Zobacz, jak jest ubrany, zobacz, jak mówi, zobacz, jak się śmieje, nie? Gdyby te wszystkie elementy nie grały tam, to on by nie mógł mówić tych rzeczy, nie? Ci ludzie by go tak nie szanowali. To tam i tak jest kupa reakcji na zasadzie, nie? Takich Tak. Częściej niż śmiechy chyba nawet. No ale to jest fajna reakcja. Też czasami spróbuję powiedzieć coś jak najbardziej obrzydliwego, żeby tą reakcję wydobyć, nie? Cześć, nazywam się Łukasz Lotek. Wtedy ta dziewczyna wyszła wtedy. A wracając do tego, ty powiedziałeś, polskie słowa są czasami śmieszne, nie? No to ja z takim Czechem słuchajcie gadałem i on właśnie miał ubaw z polskiego na maksa i powiedział mi takie słowa, których nie zwracałem uwagi wcześniej, że są dziwne, nie? Jak na przykład samochód, nie? Że samochodzi, nie? Albo na przykład, co chroni przed spadaniem, nie? Spadochron. To jest jakieś śmieszne słowa, gdzie bierzemy coś, co, wiecie, albo poduszka, nie? Że pod łóżka. Rajstopy? Rajstopy to jest złoto, nie? To jest kurde złoto. Jak ktoś wymyślił taką nazwę, nie? To znaczy, to jest tak wygodne, że nie wiem. To jest raj, nie? To jest raj. To jest raj. A czego? Rajstopy. A ty mówisz pierdolić. Klocek jest fajnym słowem. Czeski też jest zajebiste, też są zajebiste te słowa. No. Czeski jest strasznie śmieszny. A znacie jakieś śmieszne czeskie? Nie. Ale jakbym znał, to same śmieszne. Oj, nie? Sami żeglarze może nie mają. A ten netoperek to jest prawdziwe, czy to jest jakiś rzecz? A dachowy obstrad jest to też ściema chyba, co? Nie, no chyba ściema. Chociaż jak u nas jest spadochron, to może oni mają dachowego pstrańca. Ale wiem, że nie można mówić szukać w Czechach. Nie tak, można tak, nikomu tak. powiedzieć, że się czegoś szuka. Ruchać, tak? Nie wiem dokładnie. A oni mają właśnie w drugą stronę tak samo właśnie, że oni mają, mówią ruchać, a to znaczy coś innego zupełnie. Chcesz poruchać. I odmieniają normalnie, nie? Zaraz cię wyrucham. Nie, to co innego po czesku znaczy, naprawdę. Gdzie ja to zruchałem? No gdzie ja to... Mamo, gdzie jest suchu? Ruchaj tato. Mieszane małżeństwa mają kłopoty, nie? Ale to mówisz, że za granicą jest taki większy dystans, a jak ty masz takie doświadczenie dłuższe na polskiej scenie, to widzisz, że w Polsce też to się jakoś zmienia, czy nie? Że kiedyś mieliśmy jakąś inne przyzwolenie na żarty, czy coś takiego? Z tego, co słucham też amerykańskich komików, to oni tam bardzo narzekają teraz na poprawność polityczną i coraz więcej jest tam afer właśnie, że któryś komik coś powiedział i po prostu nawet nie było to opublikowane, tylko jak ktoś był, wiecie, na miejscu na występie i potem pisze na jakimś blogu i się robi afera z tego jakaś duża, taka pompowana, więc myślę, że oni też powoli już borykają się z tym problemem coraz bardziej, jeśli chodzi o wolność słowa. Myślę, że wbrew pozorom u nas jest luz.
Ja myślę, że u nas jest luz, naprawdę. Na żywo, na występie można powiedzieć wszystko. Później jak jest publikowane, to jeszcze nie było u nas żadnej większej afery też. A jak się czasami posłucha niektórych, to masz takie, że nikt się nie obraził za to, nie? Że to jest tak jednak mocniejszy żart. Więc ja nie widzę takiego problemu w ogóle. Tutaj są jakby dwa różne tematy, nie? Jakby to, o czym ja mówiłem, jakby było jeszcze przed erą poprawności politycznej trochę, nie? Jakby ja mówię o samej jakby kultury ludzi, nie? Że obcokrajowcy trochę przychodzą gotowi dobrze się bawić, a Polacy przychodzą... Rozśmiesz mnie. Dokładnie. Jest coś takiego. Ale jakby no to taka jest robota, więc jakby no, my chętnie to robimy. Słuchaj, no ja w programie tym Bęk 2 mam żart o tym, że gościu uprawia seks oralny z paraliżowaną kobietą, nie? A Wojtek mówi, że w tym programie taki lajtowy bardziej. No, pokazuje to tylko to. Co się u Wojtka dzieje w domu? Nie, że właśnie nie ma tego problemu, że coś jest takiego, wiesz. Nawet dla ciebie cały program, mimo że takich pojedynczych, ostrych żartów, wydaje się delikatny, nie? Więc o to mi chodzi, że uważam, że nie ma tego problemu w ogóle, nie? No, pewnie to jest głównie w mojej głowie, nie? Bo jeden z moich takich ulubionych stand-uperów wszechczasów amerykańskich, Patrice O'Neill, mówił, że naprawdę dobry stand-up to jest taki, gdzie połowa widowni się śmieje w niebo głosy, a druga połowa jest przerażona. Nie? No to są pewne rzeczy, które czuję, jak powiem, to czuję, że połowa widowni się trochę tak wycofuje, nie? I słucha mnie dalej. A drudzy mają taki, wreszcie ktoś to powiedział, nie? To lubię takie momenty, rzeczywiście jest w tym taki dreszczyk. Ale politycznych żartów nie rzucacie jakoś, nie? Czasem trzeba. Ale mało w stand-upie. Dużo. Tylko ja nie lubię zacząć i skończyć na polityce. Jak ci głos zwiał. Czasem trzeba! Ale czy u mnie? Ja lubię coś, jak polityka zaskakuje w twoim bicie jakiś, nie? Że nie PiS jest zajebisty. Nie, spodzianka! Jesteśmy na występie pisowca. No więc poczuciem humoru. A ty na kogo głosowałeś? A ja nie! Rozumiesz? No. Ja lubię uśpić uwagę tak, że ludzie myślą, że mówimy o czymś zupełnie innym, a potem uderzyć polityką albo odwrotnie, nie? Ja na razie chyba jakoś nie tykałem mocniej polityki, tylko z tego powodu, że jakoś nie widzę na razie tam jakiejś śmieszności rzeczywiście, nie? Jakaś tragedia jest po prostu. No, więc nawet jakoś, ale nie mam z tym problemu, że kiedyś znajdę tam jakiś pomysł na coś śmiesznego, to na pewno o to powiem, nie? To nie jest tak, że się blokuje w jakiś sposób albo czy nie chcę wyrazić swojego zdania. Po prostu na razie to jest takie, że bagno, że nie widzę... Żeby na spotkaniu partii ktoś pokazywał palcami na ciebie. Dokładnie, potem będę dzwonić na przykład, mam taki konwent naszej partii, może pan przyjmie, że żartowałem, co pan? A dużo wyrzuciliście takich mocnych żartów na etapie jeszcze open mic'ów, jak sobie próbowaliście właśnie? Też... Dużo. Zresztą nawet nie chodzi tylko, że mocnych, po prostu nie działających, nie? I zdarzało się, że był jakiś żart po prostu za mocny i nie potrafiłem go jakoś tak powiedzieć, żeby albo trochę to zelżyć, albo wręcz w olbrzymi za bardzo, żeby to było śmieszne, czyste. Więc no, na testach bardzo dużo wypada żartów. Nie? A macie w głowie jakiś taki jeden konkretny, że jak myślicie sobie o nim, to aż was tak mrozi? Że takie wiecie, że reakcje są zawsze takie, ludzie są scringowani i w ogóle się odwracają od was? Ja miałem taki żart kiedyś, który takie reakcje wdobywał i to było o tym, że testowałem, czy nie jestem gejem. Bo miałem wątpliwość. To było u Wojewódzkiego. Oni piszą Wojewódzkiego, u siebie puścił, no. No właśnie. Widziałem, jak się rozglądasz po sobie. To był taki żart, wiesz, że właśnie zrzuciła mnie dziewczyna i powiedziała, że coś tam w łóżku, bo nie takim pomyślałem sobie, że może jestem gejem, nie? I zacząłem testować na iluś facetach i za każdym razem było, że nie, to nie, to jednak nie, nie jestem. Ale może nie z tym, nie? Może to chodzi o tego typa. I tak, wiesz, testowałem, aż doszło do jakichś tam ekstremalnych sytuacji. I faktycznie ludzie często na tym tak słuchali, mieli, Jezus Maria. Wtedy jeszcze myśleli ludzie, że ja mówię historia z życia, nie? I mają, Boże, Lotek, dopiero co kasztany, jakieś coś dokładnie. Tam, a teraz takie coś. To jest właśnie, że to takie zestawienie, to jak ci ludzie kojarzyli tam, wiesz, ze spryskiwaczy czy czegoś, a nagle Lotek tyle lodów robi. Albo miałem taki żart na przykład o, czy 500+, to jest dobry pomysł, jak 500+, wyszło. I że może prowadzić do patologii, taką długą historię stworzyłem, gdzie tam dzieci w końcu obcinają ojcu głowę, nie? I tam do beczki wychowają i coś tam. I ludzie też takie mieli, Boże, ja na koniec mówiłem po prostu, także nie wiem, czy to 500+ jest dobry pomysł. I też był taki żart, który trochę mroził mi widok. A to bardziej w tą stronę, nie że mrozi, a po prostu się okazuje takim totalnym bezbekiem, że wymyślicie, ale to będzie zajebiste, a wychodzicie i wszyscy czy takie żarty no? Były? Oj, były, no, ale to na testach wypadają, prawda? No. To wypadają na testach.
ale... A takie rozmycie macie często, że wam się wydaje, że coś jest ultra kozackie i to mówicie później i jest na przykład stypa i później na odwrót też, że macie coś takiego, okej, okay, według szablonu to powinno być niby okej, okay, bo znacie tam strukturę pisania żartów, ale was na przykład nie śmieszy i że tak na siłę później wykorzystujecie. Ja nie, wiesz, teraz na początku może, jak pierwsze jakieś programy pisałem, to miałem tam rozstrzał dosyć duży, nie? Na testach, a teraz już jest w miarę stabilnie, już na etapie pierwszego filtru w mojej głowie już mniej więcej wiem, że coś nie ma szans, prawda? Ale są też takie żarty właśnie, że jeszcze nie wiem, czy on ma szansę i te są najważniejsze na testach właśnie, nie? Mhm. Że ja coś tam czuję, że coś tu jest, ale nie jestem pewien, czy to zadziała. I wtedy je testuję i właśnie dopiero układam, jak powinienem im powiedzieć, albo że tam kilka puent jest na końcu, więc muszę pozamieniać te puenty kolejnością, żeby to bardziej grało, nie? I to muszę jakiś logiczny ciąg do tego stworzyć, więc to teraz już na etapie filtra w głowie jest bardzo duży już ten to sito, a na testach jest już mniejsze niż w głowie. A co, ile średnio takich testów trzeba wykonać? To zupełnie zależy, jak ci idą, nie? Bo jak testowałeś na przykład do materiału Bang, tej jedynka jakby, nie? Pierwszy ten projekt, no to ja wtedy wyszedłem na testy i z 30 minut wywaliłem 20, potem tydzień później wywaliłem kolejne 20 następnych, nie, bo dopisałem następne. Nie mam już minus 10. I tam się tak męczyłem, że tych testów tam miałem wtedy ze 20 parę, żeby w ogóle jakiś szkielet ułożyć, nie? Bo taki jakiś miałem... Miałem taki ciężki rok w tym sensie, że dużo bardzo materiału do napisania, nie? Że miałem solowy, tam godzinę z hakiem, coś tam i zwykle zapisuję pomysły w telefonie, które później rozwijam sobie, jak piszę, a nie miałem żadnego już, nie? Wszystkie wykorzystałem. I co wtedy czułeś jako jakby przestraszyło cię to? Tak, spać nie mogłem w ogóle, no bo nagle miałem takie, Jezu, co teraz, nie? Terminy są, nie? Pójdę tak testować, czy nie jestem gejem dalej, nie? Tak, zrobię to na serio i może coś się wydarzy. Ale tak, ja myślę, że komik jak w trakcie tworzenia to musi dużo rzeczy robić. Wiesz, tak myślę, że musi dużo rzeczy dużo robić. Dużo bodźców, nie? Jakoś. Tak. Gdzieś pojechać, sobie. Gdzieś ten, coś po prostu cały czas. Tu zdradzić, robić, tam, okej. Okay. Ja mam tu trochę inne podejście, bo dużo jest takich właśnie. W łóżku sobie poleżysz i będziesz sobie myślał, ale jutro wymyślę. Tak. Jutro jeszcze się wypocę w tym namiocie i wymyślę. Tak. trochę tak, że ja mam bardzo dużo rzeczy z takiej własnej rozkminy, nie? Że nie muszę czegoś przeżywać i potem opowiadać tę historię. Tylko właśnie mam taką... Komunikuję się ze swoimi poprzednimi wcieleniami, nie siadając wiem, ale, na grzybie. Ale właśnie główne jakby źródło mojej jakby powiedzmy tam kreatywności to jest rozkmina, nie? Że jakby szukanie absurdu w codziennym świecie i to mi jakby w miarę łatwo przychodzi. Nie? Jakby jeden taki żart, który mi teraz nie wchodzi tak jakbym chciał, to jest, że miałem rozkminę, gdzie łączę jakby kontrowersyjność gender z tym, że w Polsce zawsze był fryzjer damsko-męski, nie? I to przychodzi, po prostu spacerujesz sobie czy coś i widzisz fryzjer damsko-męski i to jest dziwne, nie? W żadnym innym kraju nie byłoby tam, wiesz, haircut, half boy, half girl czy coś, nie? Jakby... ale no nie czują tego za bardzo i wtedy pracuję i albo wcześniej czy później pyknie, albo porzucam to, nie? A to nie ma za granicą już damsko-męskich fryzjerów? Nie, w ogóle są oddzielne słowa, nie? To gdzie chodzą mężczyźni albo kobiecie? Barber dla facetów, a jakiś hair salon dla ladies, nie? Dla ladies. A ty, Łukasz, co, chodzisz tak po prostu na co dzień z notatnikiem i coś się wydarzy na sklepie, od razu zapisujesz jakieś zdarzenia? Tak, ja wiem, oczywiście. Tak. W telefonie zawsze zapisuję wszystkie pomysły, wszystko na co... Jak taka 60 generalnie, nie? Adres PESEL, proszę PESEL. Nie, ale tak, mam zapisanych, myślę, że już teraz tak już, ja codziennie praktycznie coś zapisuję, nie? Coś mi zawsze wpadnie do głowy. No czy to w telewizji nie, zobaczę, co? Nie zapisujesz teraz? Tutaj to tylko wykreślać, bo tak, że to zjemy. Tak, czyli to wcześniejsze, to myślałem, że jest śmieszne, nie bardzo. A ten, bo ty robiłeś różne formy komedii, nie? Bo robisz też wideo. No, skecze robiliśmy takie z Rutkiem, no. Wideo, no też w talk show sobie z podczasem pracowałeś. Jakoś widzisz różnicę między tworzeniem różnego rodzaju komedii? Właśnie tutaj stand-up, tutaj... Myślę, tak, że stand-up jest najbardziej pracochłonny z tego wszystkiego, bo naprawdę musisz... Chociaż nie wiem, te skecze też były pracochłonne. Ten pierwszy odcinek naszego programu mnie zniszczył w porównaniu ze stand-upem. Stand-up jest dla mnie zdecydowanie mniej pracochłonny niż ten odcinek. Nie? No bo to jest nowe dla was, nie? To pewnie też dlatego. Ale i co, cięższe są te skecze dla ciebie? Nie jest cięższe, to jest co innego po prostu. Dla mnie to była jako bardziej różnorodność po prostu, nie? Że coś innego to jest pisać skecz, który musisz sobie wizualizować w głowie i wiesz, wiedzieć co tam. Bo właśnie też skecze robiliście na początku, prawda? Tak, czy robicie jeszcze, czy już nie robicie? Tak. No zainspirowaliśmy cię pewnie, nie? Nie, bo się przestaliśmy.
Przyznam wam szczerze, że nie oglądałem polskich w ogóle jakichś skeczy. Mhm. Więc nawet nie mam swojego zdania niestety, bo nie oglądałem, niestety, tylko tyle, nie? A my bardziej oglądałem zagraniczne jakieś sketch showy. My mamy za darmo, nie? Można nasze za darmo obejrzeć. Co ty gadasz? O Jezu, to jakieś... Klienty to oglądają pewnie! Po co tak dla wszystkich? Nie, tam nie ma tak, że wszyscy mogą sobie coś fajnego. Nie podoba się. To mi się w YouTube nie podoba, że każdy cieć może coś obejrzeć za darmo. To ten nie? będzie za pieniądze podcast. Za wejście to normalnie dwie dychy, kurwa, ale A my zobacz, za darmo teraz ten robimy na koszykówce, no. I też to nie jest chyba dobry pomysł, jak teraz o tym myślę, wiesz? Bo zobacz, bo jak będą ludzie płacić, to będą pieniądze z tego. A jak nie zapłacą, to wiesz, nie będzie. To nie będzie, nie? Bez sensu. Nie, no, żartuję oczywiście, nie? Nie wiem, już głupio mi powiedziałem, że żartuję, bo to jest bez sensu. Żartował, widzowie, spokojnie, to było wszystko żartem. Tak, słuchajcie, właśnie na co dzień, że już z kimś gadasz, nie wiem, z panią sklepie czy z kimś, no i tak musisz dopowiedzieć, widzisz, że już jest taka zmieszana i żartuję. Że tak nie, wiesz, ja mało żartuję w takich sytuacjach, nie? A w drugą stronę, że ja nie chcę z nikim żartuję, gadać. A w drugą stronę... ja nie kumam, że to był żart. No, że powiedzieliście coś tak w kurwa chamskiego i ktoś taki... Nie no, żartowałem. Obłakał się na przykład. Do mnie dzwoni numer nieznany, nie? I mówi... Pan Łukasz Rutkowski? Ja mówię, tak, nie? Straż miejska z tej strony, coś tam, jakiś mandat, nie? Ja mówię, kurde, jeszcze mandat, tak już... Żartuję. Tak długo, a zaraz... Nie, żartuję, kurier! Żartuję! Żartuję! Dobrze mam! I schodzę i on... Ale ci wybrałem, co? No tak, no nie widziałem go dzwoni, nie? A zaczepił was ktoś na ulicy, kto chce... A tam w paczce mandat. Kto chciałby być stand-uperem i na przykład, pokażę wam tutaj, mam taki fajny żarcik, go cenicie, czy fajny? Oj, tak, to regularnie, no nawet po występach, jak jest widownik, to się przychodzi żart i mówi... To jest takie nakrępujące, nie? Bo chodzi na przykład i właśnie robi... Jakby sekret ci mówił, nie? Że widzisz to minę, że się ładuje. Tak. Stary, mam taką historię, nie? Możesz jej użyć, nie? Możesz jej użyć, to jest prawdziwa true story, nie? Idzie sobie Polak, Rusek i Niemiec. I ładują żarty, udając to historię. Znam te żarty. Nie mówię, znam, to jest dowcip, nie on. Jeszcze nie dostałem nigdy fajnej historii. Ale to taki schemat był podobny, jak robiliśmy filmy komediowe, że strasznie dużo osób też do nas pisało, że a jakbyście zrobili film u mnie w szkole... Pisali pomysły na sceny całe, nie? To samo. To tak, albo pisze na przykład, ja słuchaj, jeżdż na tirach, jak ja ci powiem historię z tego jeżdżenia na tirach... Ty już miał materiał na 5 lat. Na 5 lat, stary, nic nie robisz, mówisz o tirach. Dostałeś kiedyś cokolwiek do użycia? Jakiegoś taga od... Bo ja zostałem przez ludzi z widowni naprowadzony, nie? Tak? Tak, no, na przykład mówiłem o COVID-19 i typ mnie naprowadził. Oj, chuj, rzuty dole. Dobrze. No brawo, Filip! Ja jadę do domu. Zblipujecie to. I ty powiedział, żeby to porównać do WD-40, nie? I wziąłem to i to działa. Także WD-40 wziąłeś? No. Jak? Ale że co tam? Ani że porównał. To nowy żart. Mam w programie teraz, no. Ale porównuję... Jaki tak przerażony był! WD-40 wziąłeś? Bo myślałem, że wziąłeś to, zjadłeś, czy coś WD-40. Z tego co kojarzę, jak tam dziadek psikał, to takie mocne. Ja kiedyś myślałem, że to jest w ogóle polski produkt, potem gdzieś w filmie jakimś hollywoodzkim zobaczyłem, mówię, ja nie mogę! Mają WD-40, nie? Normalnie Pierce Brosnan psika tym, co ja mam w garażu, nie? WD-40 brzmi polsko ogólnie, nie? No, oczywiście, dlatego tak właśnie mi tak pasowało, to jest jakiś polski produkt, dla Beki ktoś to nazwał, nie? A kiedy w ogóle wrzucali to mniej więcej? Nie będziemy tego wrzucać. To taki, że to, jak ja patrzę, jak to idzie, to chyba. My chyba. Dobra, włącz ten mikser, że to się świeciło, żeby się nie. My chyba Mateusza Sochę jeszcze raz zaprosimy, bo po prostu jakoś to łatwiej szło. Bo gdzieś tam pewnie elementem twojego sukcesu jest twoja aparycja, to jak wyglądasz i wyglądałeś, i miałeś gdzieś takie obawy na pewnym etapie, czy na przykład jeżeli zaczniesz się odchudzać i stracisz na wadze, to że na przykład może troszeczkę ulotni się śmieszności z ciebie? Nie, nigdy się tego nie obawiałem. Niektórzy mi mówili teraz, jak w zeszłym roku zacząłem tam trochę chudnąć, że właśnie że się tego nie obawiam, ale nie, ja też zaczynałem stand-up, to byłem też szczuplejszy. Moja waga się waha o 40 kg w moim życiu regularnie, nie? Okay. W dół i w górę.
teraz akurat była góra największa, a teraz znowu spada, nie? Więc teraz chcę właśnie się zrzucić. Nie, w ogóle się nie przejmowałem. A z przekleństwami na przykład, że gdybyś ograniczył przekleństwa, to wtedy obawiasz się, że mogłoby być ciężej? Bo o tym nie gadałeś w jakimś podcaście, chyba oświeceni hedoniści poruszyliście ten wątek trochę. Wiesz co, powiem ci szczerze, że nie zastanawiałem się na tym tak głębiej. Przekleństwa ogólnie czasami oglądam jakieś swoje nagranie i mam takie, za dużo tutaj bluzgam. Po prostu że to traci sens, nie? I potem jak na przykład już nagrywam coś na YouTube'a czy coś tam, to faktycznie staram się bardziej gryźć w język przy przekleństwach i że nie są potrzebne gdzieś. Bo tak, tracą tak? Na sile, jak nadużywasz po prostu. Tak, dokładnie. No i na żywo tych przekleństw rzucam zdecydowanie za dużo i potem dopiero na nagraniu to widzę. Nie? Mhm. Tak to nie czuję tego na scenie, bo raczej spontanicznie to wszystko jest, znaczy spontanicznie, na pewno przygotowane wcześniej, ale jednak podanie jest spontaniczne. Nie? Przygotowane, reżyserowane. Nie, przygotowane są żarty, które mam napisane. To ty nie jesteś? O! Oj, no to stanie, bo często się pojawiała taka opinia na początku jakiegoś stand-upu, wiesz, ja myślałem, że to z głowy tak mówisz po prostu, nie? Nie. Albo w jakiejś firmie mi właśnie mówili, że no weź powiedz coś o tym, nie? No ale nie mam żadnego żartu na to. No ale to nieważne, gdzieś o czym będziesz mówił, nie? Ja mówię, ważne, tam przygotowane. Oni, o, sorry, nie? Pan artysta? Dokładnie, o, napisał, to może jeszcze herbaty, tak? Hrabia. Czyli niektóre kurwy są nawet już przygotowane w tekście wcześniej. Na oczywiście, te. Oczywiście. Oczywiście. Niektóre są kurwy. Ale niektóre w garderobie. Niektóre sobie przy... A niektóre spontanicznie przychodzą na występ. A tak przechodziłam, akurat widziałam lotek, weszłam. Nie, ale tak, oczywiście przekleństwa są przygotowane, tak, w żartach. Oczywiście. Znaczy, myślę, że... Ja wiem, że są komicy, którzy robią czysty stand-up w Stanach na przykład, w Polsce nie kojarzę tak do końca, jest kilku chyba, ale zdarza mi się coś przekląć, ale myślę, mi się podobają przekleństwa, ja lubię, wolę stand-up brudny niż czysty. Ale nie, kurwa, chyba tak lepiej wybrzmiewa niż jakiś fakt, czy jakieś tam coś tam. Zdecydowanie tak. No. I ja zawsze, jakby dorastając też w Stanach, zawsze czułem, że jak powiem kurwa, to bardziej tak jakoś jest... jakoś mi dochodzi do duszy niż jakieś faki i tak dalej, nie? Zresztą z miłością też tak było, nie? I love you każdemu, nie? Ale kocham cię? O nie. Nie! Jest coś takiego, że polski zawsze jakoś tak bardziej ciążył na mnie, nie? Po angielsku wszystko się strzela. Takie płynne, jakie są te faki, nie faki, takie Jak z piosenki. Ja kiedyś popełniłem błąd, że puściłem i mnie się bardzo podobał film pod tytułem Sausage Party. Bardzo polecam, to jest genialny, to animacja. Tak, genialny film o ludzkości. Nie? I puściłem swoim rodzicom i z polskimi napisami i jak patrzyłem na te napisy, to mówię, Jezus Maria, nie? Jakby nigdy bym, po polsku to jest zupełnie coś innego. Jak wiesz, fucking cokolwiek jest po prostu, wiesz, fucking food, fucking... Ale pierdolone jedzenie to jest takie, wiesz... Że ci już chamskie, nie? Chamskie, tak, takie, tak, co ci to jedzenie nie zrobiło, stary? Nawet z muzyką teraz słuchasz Cardi B czy jakichś takich artystek, nie, z Ameryki, one tam ostro o tych kutasach odbijają, tak jak Oliwka Brazil, ale jakoś to tak nie ciążyło, a teraz słuchasz Oliwki, masz takie Jeszcze nie słuchałem Oliwki, tylko słyszałem. Tylko słyszałem. Swoim imieniem. Jakoś nie mogę. Co ona taka? Te kutasy przestały smakować jakoś od razu. A mieliście jakieś sytuacje, że osoby z waszego bliskiego grona jakoś dziwnie reagowały na żarty o nich? Na przykład twoja dziewczyna? Nie, na początku samym na przykład. Nie, ona wiedziała od razu, bo ona mi często przy pisaniu tam podpowiadała niektóre rzeczy do tych żartów, jeszcze bardziej nakręcała i tak zawsze sprawdzałem, czy mogę je powiedzieć przy niej. Chociaż pierwsze moje jakieś tam, wiecie, występy, to ja tam się nie spodziewałem, że to, wiecie, będzie tak szeroko oglądane. Więc tam mówiłem po prostu tak, wiecie, na luzie, myśląc, że bardziej to jest takie kameralne, nie wyjdzie poza tę salę raczej, prawda? Więc tam już było tak więcej rzeczy jakichś takich, gdzie ktoś mógłby się obrazić. Tam u mnie w rodzinie jakoś nie ma dużej, nie obrażają się jakoś na mnie, ale niektórzy mieli takie, że znaleźli mnie, wiesz? Ja mówię, naprawdę? Tylko po tym, co powiedziałem? Tak. Ale nie szkodzi, Łukaszku. Mam depresję. Także teraz już bardziej staram się utrzymać anonimowość w postaci, o których opowiadam. W stand-upie, tak jak mówisz, macie te open mic'i, możecie sobie to sprawdzić, od razu na żywo przeanalizować, jak się zachowuje publika, a jednak w scenkach to jest takie, no,
Już jest zmontowane, no nie nagramy od nowa, nie? Nie, 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 nie załatwimy od nowa operatorów itp. Często mieliście taką sytuację. Tak, tak. I to bolesne jest bardzo. Bardzo. Bo masz jakiś pomysł, na przykład gdzie na etapie pisania właśnie mieliśmy takie, że ktoś bardzo wierzy w ten swój pomysł, miał takie ojej i wszyscy mówili, dobra, to spoko brzmi i tak dalej. I tych, oczywiście te skecze, które nagrywaliśmy, to dużo nie wchodziło do programu, bo robiliśmy więcej właśnie z zakładką, właśnie biorąc pod uwagę to. I tak, to zdarzało się regularnie. Nie? Potem, ogólnie, potem jakaś była próba na przykład na sam montażu jeszcze coś wyciągnąć, nie? Że może to przyspieszyć coś. No masz więcej narzędzi do śmieszniania generalnie, nie? No zdecydowanie, zdecydowanie, ale to jest też bardzo trudne, właśnie tak mówisz, bo masz jakąś koncepcję, która, więcej jest jakby etapów, na którym to się może wysypać, nie? Tak. Że masz najpierw może posypać na etapie pisania samego, nie? Że to już było to źle zrobione, więc dalej już nie ma sensu, ale nie wiesz tego jeszcze, więc tak, próbujesz tak, dalej. Tak. Potem dopiero właśnie jak jesteś na planie i nagle jakimś kadrze zapomnisz, nie? Żeby coś to miało ręce i nogi, czy jakimś ujęciu, czy nagle coś wyjdzie po prostu zupełnie inaczej niż ty to wyobrażałeś. No i potem właśnie jeszcze jak to oglądasz i masz takie, no dobra, decydujemy, nie? Ja może do tego stand-upu wrócę. I ktoś na przykład, to był jego pomysł, jego bardzo wierzył i jest takie, aha, aha, co ty myślisz, nie? I ty masz, no myślę, że to jest beznadziejne. Dokładnie! Brawo! Brawo! Wiesz co, no tak, bo chujowo to zagrałeś chyba, bo jak to sobie wyobrażałem, ja myślałem, że ty to dobrze zagrasz. A tak. Ale była ta konsternacja, bo jakby z Rutkiem robiliśmy potem jeszcze z Wiolką też. Wiolka nas dołączyła jakby i tak właśnie mieliśmy na szczęście, na jednym poziomie byliśmy, że wiedzieliśmy, jak ktoś już jest. Nikt nie walczył, że mówi, nie, to jest śmieszne, tego nie było nigdy, nie? Raczej było takie, no wiadomo, okej. Okay. Lecimy dalej. Czy nie mieliście jakiejś zasady, że jak jest jedno weto, to jest out czy coś, tylko się generalnie zgadzaliście. Tak, no. zgadzaliśmy się. Tak, tak. Ale były czasami takie momenty, że wiesz, że u nas jedna osoba chciała, dwie nie chciało. Tak. Chciały i była taka presja, że nie no, zróbmy to. I wtedy taki zestresowany realizujesz no ten właśnie pomysł komediowy, takie, dobra, bawimy się, tak? Zabawa, gramy. Będzie fajnie. Tak, i dwie osoby niezadowolone, nie? No. A potem przy montażu, 3 dni później, siedzą ta dwójka i coś, wiesz? Taka sama. A było tak, że właśnie u was ktoś się uparł właśnie, że miał takie, nie, już gotowe macie wszystko, nie? I mówi, nie, wrzucajmy to, nie? A ktoś mówi, nie, nie wrzucajmy tego. I wrzuciliście i potem było, no i co? To już poszło w ogóle, nie, na YouTube. I ludzie po prostu napisali, Boże, to jest. Taka nie, trochę no i brawo! Trochę satysfakcja z tego, że cię obrażają nawet, nie? Żeby... Tak, no. No i mają rację, że chujowe, tak jak mówiłem wcześniej. Komentują nie? Na zasięgu. I jest gówno burza i dobrze. Nie, no u nas bardzo często było, że totalnie inaczej wybrzmiewały na etapach scenariusza i gdzieś tam po montażu te żarty, że te, które wydawały nam się najśmieszniejsze, były najbardziej cringe'owe i odwrotnie. Mm. Zapychaj dziury, zrobiliśmy jakieś proste żarty po pośle, zgnięcie się, uderzenie i było najśmieszniejsze. Może, my mamy takie poczucie humoru też zjebane po prostu. Dlatego was zaprosiliśmy. Fajnie, gdyby ktoś miał takie wiecie, poczucie humoru cringe'owe, ale o tym nie wiedział, nie? Chłopie, że wszyscy mają, nie? Co? Fajne, nie? I oglądał jakieś takie klasyki, wiesz, komedy i to właśnie nazywał cringe'owym. Kto zrobił ten Office? Ja pierdolę. Naga broń. A widzieliście ten polski The Office? Właśnie nie. Właśnie nie? Nie. O kurczę, ja jestem wielkim fanem The Office i jest naprawdę dobry. Ja jestem w szoku, nie? Oni wodę tam sprzedałem, nie? Papier, tak? Tak, wody. Tak, 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 tak. Ale jest zmieniony, to nie jest kopia jeden do jednego, prawda? Jest bardzo dużo. Ale Michael, jest Michael Scott taki mniej tak, więcej? Tak, tak. To gra Michaela. Michał Holtz chyba tam jest główny. Nigdy nie widziałem tego typu. A, jak Michał go. Holtz. Ja go ostatnio zobaczyłem w jakimś filmie. Tam był, że Dorociński z więzienia, czyli plan B. I tam był ten aktor, którego Michael Scott gdzieś tam psa wyprowadzał, nie? I ja mówię, zobacz, to jest ten z The Office! I tyle go widziałem w polskim filmie, nie? Więc nie jest znany aktor. A co produkuje polska firma? Dasz papier? Nie, wodę, nie, wodę mineralną. Ale jest naprawdę sporo. To przynajmniej mniej sucho trochę. Fajnie. Ale muszę obejrzeć. Dobra, bo ja jestem wielkim fanem The Office i ja się włączyłem, to i miałem takie, no... Ale zobaczymy, ciekawe, nie? Ale to chyba nie jest... Zobaczymy, jak bardzo jest to złe. Nie? Ale to chyba nie jest jakieś złodziejstwo, że za pay-per-view, nie? To normalnie, pewnie za darmo można obejrzeć. Na playerze. Nie, to jest no, Kanal Plus, więc na playerze trzeba mieć premium, wtedy można obejrzeć. Najgorszy sort.
Dokładnie. Ale to jest dla ludzi, którzy mają pieniądze, a nie jakieś sieci! 12,90. To jest szkoda! Ale pewnie nie 40 zł kosztuje, no będzie. Nie, jakoś nie pamiętam, ale miesięcznie byś tam chyba płacę z... A może i tyle rzeczywiście? Nie. A jak w ogóle sprzedaż tego waszego programu? Możesz się pochwalić? Tego tak... sketchowego? Tak. Niszowa sprawa bardzo, nie? Okay. My to robiliśmy tak naprawdę zdecydowanie dla fanu. Nie chcieliśmy też właśnie tego jakoś szeroko publikować, chcieliśmy, żeby to było takie trochę kameralne, nie? Żeby to było takie dla... Pewnie to zobaczyliście, tak to obejrzeliście w takiej totalnej ciszy. Dajmy za 120! Lepiej, żeby nikt tego nie co zobaczył! Co możemy teraz zrobić, żeby to nikt tego nie zobaczył? I taka burza mózgów, to może za 20 zł? Nie, zróbmy za 30! Kurwa, lotek, za 40? I nikt tego nie obejrzy, obiecuję ci! Bez napisu! Po podcastach musimy chodzić, mówić, że to miało być niszowe. Wypuśćmy to tylko na Białoruś. Nie powiem, że pierwszy odcinek wiadomo był taki, one, zaczęliśmy od tego, że iPhone'ami w ogóle kręciliśmy, nie? I potem to się trochę rozrosło, ale jest, uważam, świetne te odcinki, szczególnie trzeci, czwarty, piąty, nowsze, nie? I Wielka to nas dołączyła, to jakby dało jakość tego odcinków, ale to jest śmieszne rzeczywiście, że nikt tego nie obejrzył. Ale wiesz, to nie było to jakoś dużo, teraz nie pamiętam, jakie to były liczby, przyznam, wiesz? Ale to tak strzelałbym, że to jakieś może z... Nie, teraz źle strzelę, nie? Ale tak jest 1000 może osób, okay. Jeden obejrzał odcinek, może więcej. A to się kupuje? Nie wiem, tak. A to kupuje się dostęp do całego sezonu? Jest taka opcja też, tam może każdy odcinek oddzielnie, albo całe tam to play left, to jakoś tak ogarnęli, okay. To było tam pogrupowane, nie? I to w przeciwieństwie do waszego kanału, który jest za darmo. Teraz tak, otworzyliście kanał właśnie. Nie, już... Zręcznie tutaj. A, ten nasz, on nasz tak, jest za darmo. Mówimy... O, dokładnie, właśnie dokładnie. Fajnie, bo już nie powiedziałem. Tak, teraz kanał się nazywa Gdyby kanał... nie kolano. No. Gdyby okay. Nie kolano. O koszykówce, a. O koszykówce. Okej. Okay. Nie, o hokeju. I tak skreśla pytania. Aha. Wayne Gretzky, nie. Czyli wyjebać żarty z kijami wszystkie. Nie, założyliśmy kanał o koszykówce, właśnie program o koszykówce zaczęliśmy robić, pewnie zanim to wyjdzie, to już jest dostępny pierwszy odcinek na YouTubie. Już może ma nawet żółty dolar. Może ma już nawet żółtego dolara, nie wiadomo, trzymamy kciuki. Ale tak, bo we dwóch z Filipem bardzo fascynujemy się koszykówką, szczególnie NBA, nie? Nie, czyli tylko nie NBA Polska tam ligu. Będzie, polskiej ligi nie. Nie, nie. No, kurczę, wiesz co, zobaczyłem jakąś, na, no, nie, jakąś nazwę tego, tych zespołów, tam w Lublinie jest jakiś polski cukier, nie? Soraya Lublin, czy jakieś inne tam firmy, już nie pamiętam, ale polski cukier jest normalnie w nazwie, nie? Polskie pierniki Tor. Twarde pierniki Tor. Twarde pierniki Tor. To co będzie za rok? Polskie, twarde, Wielkie twarde, sztywne pierniki. RKS Gliwice. Big Black Piernik. Big Black Piernik. Big Black Piernik. Ale już skróty by były amerykańskie. I wtedy sponsor te dildosy od razu, wiesz, wszystko gra. A po wszystkim... W ogóle kosz na takim dildosie. I w przerwach mokrymi chusteczkami się tam wszyscy tylko wycierają. Ale zawsze miałem bekę, jak oglądałem NBA na Kanal Plus i był polski komentator. I właśnie Wojciech teraz Michałowicz. Żary z Miami, tutaj Żary z Miami. Tam, tak, że... tak. Jeziorowcy z Lakers. Tak. Kiedyś... Ja oglądam na Kanal Plus też z NBA często, nie? Więc jestem na bieżąco z komentarzem. Gdzie kiedyś... on nie wie, co się dzieje nigdy, nie? Tak. Jest jakiś faul i on, o, chyba błąd 3 sekund. I nagle ma, nie, faul. No, spalony, nie jest spalony. Właśnie moja narzeczona się ze mnie śmieje, bo jak oglądam, to teraz mówię, przeklinał, nie? Mówię, że faul był, nie? I ona, to czemu ty się z nim kłócisz w ogóle, nie? Oglądacie ten sam mecz, nie? Nie, mnie denerwuje. A pamiętam, Wojtek się kiedyś zamieszał, bo było tak, że Tim Duncan podawał do Tony Parkera i on wszystko inicjałami jechał, nie? I się zajebał w tym. Było TP do TD, to znaczy... Wcześniej TD, wcześniej ten wcześniej to był PD, a ten później to był... Kurwa! Tak, potem STD. STD. LSD. LSD. LSD do STD. COVID, to nie, nie. Monetyzacja. A dlaczego w ogóle kanał o koszykówce? Jesteście fanami, ale to też czujecie taką powinność, że brakuje w Polsce dobrych programów koszykowych? Chyba nie ma za bardzo. No nie ma nic, właśnie... Koszykarskie są, właśnie, ale o koszykowych właśnie. No, są hale koszyki otworzyli, mówię. To jest potencjał. No. I normalnie dla wszystkich zróbmy, a nie, że wiesz, że cię nie może kosze dojrzeć. Na śmieci są na każdym rogu.
No, chcieliśmy zrobić po prostu program o koszykówce, który będzie, będzie taki też dla każdego trochę. Nie, nie trzeba tam być jakimś zajebiście wkręconym w basket, żeby czerpać z tego przyjemność, moim zdaniem. Są pewne segmenty, w których pewnie wchodzimy głębiej w basket i to sobie, jak ktoś nie jest wkręcony, może przewinąć do przodu. Ale tak, chcieliśmy zrobić po prostu coś, co jest związane z basketem, jest śmieszne, jest zabawne, jest po prostu... Czyli bardziej merytorycznie, czy bardziej właśnie w szakty na full taki... 50-50. Mamy tam też zadania, które wykonujemy, nie? Koszykarskie. Więc jak ktoś będzie chciał zobaczyć, jak rzucam do kosza albo gram, to będzie mógł zobaczyć. I też to z przymrużeniem oka jest dużo tematów. Trochę się nabijamy z niektórych sytuacji z NBA, bo tam jednak koszykarze dają dużo jakby miejsca, żeby z nich żartować też. Nie? W Polsce jest sporo, jest ciekawe. No. I też jakby w ogóle nie rozmawiamy jakby o wynikach, nie? Jakby rozmawiamy o osobowościach, o historiach, o śmiesznych rzeczach, o ciekawych rzeczach. O łysinie LeBrona, że już tutaj pewnie teraz... Na pewno się pojawi, tak, że jak będzie salut, to tu. ale tak, no, bo tam jest dużo ciekawych rzeczy po prostu, nie? I społecznie też dużo się zaczyna w Ameryce od sportu. Nie? Jest to rynek w Polsce? Dużo osób ogląda koszykówkę? No wydaje mi się, że nie. Się okaże. Bardzo dużo. Że jednak, to mnie boli od tylko wy, grać, trójka. Bo też gram i to jest taki tak, też top jeden mój. Ojej, to może sport. Byśmy zrobili jakieś konkurencje razem, wiesz, do odcinka na przykład jakiegoś, nie? Żebyśmy w kosza pograli. No w ogóle stary, gracie tak. Gdzieś w Warszawie? Coś ten? Ja gram na Ursynowie, na Camp 4 tam na hali. A to jakaś liga, czy takie po prostu? Nie, to po prostu. Tam też jest ta liga, to UNB, ale nie jestem chyba za słaby, bo dopiero wracam do kosza jakby, nie? Okay, trochę schudłem, okay. To zacząłem, po to zacząłem chudnąć, bo stwierdziłem, że chcę pograć w kosza, a byłem za gruby, żeby w ogóle zacząć grać, nie? Oni tobą grali w tego kosza. Nie, no. I nic nie trafiało, nie mieściło się. Czyli tam będziecie pisali sobie skecze po prostu wcześniej też do tego, czy bardziej tak na spontanie będą reagować? Nie, wiesz, te zadania mamy takie, że jak już takie stricte koszykarskie, to staram się jednak je zrobić normalnie. A do niektórych podchodzimy. Ale są bekony, na przykład jest jedno zadanie, że musimy zrobić, wykonać najwspanialszą akcję koszykarską, która będzie odgrywana od tyłu, nie? Więc musimy ją nagrać tak, żeby miała sens od tyłu, nie? To są tego typu zadania, nie? Są też... Też się długo zastanawiałem, jak to zrobić tam. W sensie jeszcze to przerabiam. No, w końcu było, że ktoś, wiesz, wyrzuca ci piłkę od dołu przez kosz, nie? Okay. Ty łapiesz i do tyłu robisz wszystko, żeby później od tyłu puścisz, było jako normalna akcja. Brzmi nie? Trochę kinki to ponownie. Ja miałem to całą minę, ja w ogóle myślałem, że o co innego chodzi. I Filip mówi, nie chodzi o to, że tyłem on biega. Bo trochę tak jest, no. Nie? Bo musisz tyłem, później było normalnie. Nie? Rękę tutaj w łokciu sobie złamać, czy będzie odstąpić. Wszystko dla challenge. Ja jakieś takie pierwsze wyobrażenie takie, jaki możesz być prywatnie, miałem, jak oglądałem ten serial Abelarda Gizy, Kryzys. Aha. I tam był taki moment, taki sketch, jak ja z backstage, jak z tobą rozmawiał. I tak nawet sobie wyobraziłem, że ty rzeczywiście możesz być taką kurwą, która jest taki... trochę na tym. Sobie, kurwa, on rzeczywiście taki mógłby być. Masz coś takiego typa troszeczkę w życiu swoim prawdziwym? Myślę, wiesz co, że ja zawsze byłem bardzo sarkastyczny, nie? I na przykład lubiłem wkręcać początkujących komików, nie? Jakieś akcje. Że na przykład przychodzi, wiesz, i ja mówię, wiesz, to już 400 osób na sali, nie? I on, wiesz, wiem, nie? Chodzki spierdol tego. Rozumiesz? Bo jak teraz, wiesz, coś pójdzie nie tak, to wiesz, dalej to nie masz czego szukać w ogóle. Nie? I on... Ja. Żartuję, ale... 1000 osób ale już w głowie zostało, nie? Więc ja lubiłem takie jakieś takie dla żartu robić rzeczy, nie? Ruchanie nie, psychiki ale... takie. Troszkę tak, takim trochę chujkiem zawsze byłem. Teraz po chujowym występie powiedzieć komikowi jakiegoś młodszemu, ty poddaj się. To nie zadziała. Po chujowym występie nie byłem tak okrutny, żeby komuś takie coś mówić, nie? Ale lubiłem czasami jakieś te ponabijacie, ale to nie wynikało z jakiejś, żeby komuś dopieprzyć, nie? Tylko dla żartów w garderobie też dla innych komików, jakby wiesz, i tak dalej. Ale teraz już się nad młodzi komicy już wiedzą, że ja tak robię, nie? Że czasami ktoś podchodzę, już się śmieje, nie? Że ten. Chociaż powiem wam, że mój poziom empatii wzrósł bardzo w ostatnim czasie, więc nie wiem, czy teraz bym takie rzeczy robił. To dzisiaj byś nie wrzucił koledze na studia pornosów do NSSR-a? O, to w liceum to było. To jest true story akurat, nie? To jest true story jeden do jednego rzeczywiście.
Tak było. Ale nikt nie miał żadnych konsekwencji, po prostu się zmienił ubaw i tyle. Czy tego chujka miałeś takiego? O, miałem, ale dlatego, że ja mam dwóch starszych braci, wiesz? I oni mnie zawsze jakoś tam tak też męczyli i ja chyba tak myślałem, że tak jest normalnie po prostu. Że tak trzeba. Że tak trzeba, że to jest normalnie... Wyraz miłości. Tak, że to jest normalna rzecz, po prostu, że właśnie trzy osoby się śmieją, jedna płacze, że to jest normalna sytuacja. Pozdrawiamy Kasię. Kiedyś tak serio wyszło, ale to oczywiście wyrastam z tego, nie? I myślę, że coraz bardziej. Wyrastam. Naprawdę, stary, bo to jest powoli, ale idzie w tę stronę. Dojebał się coś już Filip przy tym projekcie waszym nowym? Już spłakałeś przez niego? Nie, jakby ja wręcz dla mnie to jest dziwne, bo z mojej perspektywy dla mnie, wiesz, Lotek jest jednym z najzabawniejszych, najbardziej charakterystycznych i charyzmatycznych. Osób w tym pokoju. Ale taka jest prawda, nie, że jako współprowadzący z Lotkiem, jakby to jest pewne wyzwanie, nie? Bo jakby ja wiem, że jakby nigdy nie będę śmieszniejszy tak naturalnie od Lotka, nie? Więc jakby muszę po prostu... Shut the fuck up! Muszę się skoncentrować po prostu na byciu sobą, a on niech tam sobie odpierdala te swoje marmazony. Ja robię swoje, no niech odpierdala te swoje marmazony. Ja no, czyli w programie on się cały czas śmieje, ja tylko siedzę, tak. I Lotek, ale no serio, widziałeś, że LeBron podniósł statystyki. Ale jest łysy! No. Nie, ale naprawdę polecam, bo ten pierwszy odcinek myślę, że wypadł bardzo fajnie tego naszego programu. Że były trochę walki na montażu i tak dalej, bo to pierwszy odcinek to zawsze jest najtrudniej, nie? Bo masz właśnie coś w głowie i nie do końca nie wiesz, co z tego z jeszcze tego wierzysz, wyjdzie. Że się uda. Dokładnie, jeszcze wierzysz. Jeszcze masz jakieś nadzieje, marzenia. Tak, jeszcze wypiłem kawę, to jestem, wiesz, uhu, zachwycony. Ale nie, naprawdę, myślę, że wypadło bardzo fajnie i że może być to też zabawne też dla ludzi, którzy koszyków tak bardzo się interesują, nie? A dla tych, co się interesują, myślę, że to będzie taka mała perełka nawet. Bo ja na przykład dużo oglądam koszykarskich rzeczy też polskich na YouTubie i uważam, że są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Nie? Czy tam ten kanał na przykład, który ma Keep the Beat, nie? Uważam, że jest naprawdę bardzo fajnym kanałem koszykarskim. I fajnie, myślę, że im będzie więcej, tym fajniej, może trochę rozpromuje to też koszykówkę w Polsce. No może, bo ja jedyne co sprawdzę, bo tylko na NBA.com, nie? No tylko sobie skróty oglądam i coś takiego, więc... Ale to bardzo ci polecam ten kanał, bo tam są fajne takie jakieś podsumowania jakiejś kariery koszyka, jest o Grant Hillu, bardzo fajny materiał, wiesz, naprawdę jest dobrze zrobione. Grant Hill to był mój ulubiony koszykarz, jak powiem. A jak jesteś duży, to chyba twoje ulubione. To już nie, taka pizdeczka z niego, taka trochę. No jak byłem mały, powiedzmy młody, to Allen Iverson był taki, wiesz. No i to już bardziej teraz, no. No to mój LeBron, bo tak jak zacząłem to... Naprawdę? No, zawsze LeBron. No powiedzieć LeBron, to chyba tak jak powiedzieć Ronaldo, tak? Ale, ja, że, ale mówię to, szczerze, tak, LeBron. To słabo. I ci, co skakali, to ci skakali jakoś. Co? Lawin na przykład. A nie? Ci, co skakali, generalnie wszyscy skaczą z tego. Tak już mówię, wiecie, że windmill na kontrze z obrońcą, nie? No to zawsze tych wertykalów strasznie się jarałem. Mm. A właśnie, gadaliśmy w programie tylko o tym, że Obi Toppin zrobił sad pod nogą, nie? Na meczu i to był chyba drugi? Trzeci w historii. I teraz nie. Zrobił następny. Drugi, no właśnie nie, to Obi był ten następny. I zrobił, Obi zrobił następny. Ostatnio, tak? Na kontrze, obrońcę miał ze sobą. No i wiesz, stary, że to są tylko cztery takie sady wykonane w historii NBA, z czego trzy w tym sezonie chyba. Podczas meczu, że pod nogą. No to się kurde rzeczywiście. I on znalazł niszę i on teraz będzie robił za każdym razem i będzie ją, wiesz, i chodzi o statystyki. To taki, tak, taki wsad Obi Toppin zrobił 100 razy. Druga osoba, jeden. Trzeciej nie ma. Jesteś w historii NBA zapisany na 100%. A macie... Słyszałem, że Zola u was też był, nie? Chyba? Tak, tak. A, to fajnie, bardzo fajnie. A macie jakieś takie... Kosze. Zola też no, gra graliśmy, my we dwóch i Zola graliśmy mecz na naszych takich organizatorów stand-upu. I też w sumie koncertów, nieważne. Chyba też grają w kosze. I żeśmy ich rozpykali porządnie, nie? Więcej stand-uperów gra w kosza niż raperów, widzę teraz. A bardziej pod rapy mi podchodził kosze. Ale mniej niż koszykarze. Chociaż też grają, nie, dwa sławy na pewno grają. Co? Ojej, nie, ominąłem żart! A macie gdzieś takie ambicje, żeby odbić w stronę, a niekoniecznie komediową? Bo ty na przykład jesteś dobrym aktorem, piosenkarzem, tak w miarę też chyba. Nie, piosenkarzem nie jestem dobrym, nie. Ja tak, nie. I mimo tak nawet fajnie to brzmiało, jak tak się zaśpiewałeś tam w jakimś podcaście coś. No ale to ja tak amatorsko, wiesz, karaoke prowadziłem. A wy zaśpiewaj to, co śpiewałeś, pokaż mu. Nie. Już odmawiam śpiewania. O, potem będzie obejrzyj program z Lotkiem. No i koniec, nie? Zapowiedzi. Jakichś dramatycznych ról, czegoś takiego nie chciałbyś się sprawdzić? Ja bym bardzo chciał. Teraz był ten serial Planeta Singli 8 historii i miałem tam okazję zagrać w jednym odcinku, nie? I super dla mnie to było doświadczenie. Teraz też będzie wychodził jakiś taki film. I to nie była komediowa rola?
Troszeczkę było, ale musiałem tam płakać też, nie? Takie było ten. Nie było taka prosta, że tak powiem, aktorstwo, że przeczytałem też, miałem takie. No dobra. Albo będzie tragedia, nie? A co zrobiłeś, żeby zapłakać? Zacząłem płakać po prostu. Taka. Ja potrafię zmusić się do łez. Głupie pytanie. Że tak naciskasz te gruczoły, tu, swój program i łzy ci zaczynają wylecieć. Tak, przypomniałem sobie ten. No nie mój akurat, ale. Ale też taki film teraz będzie wychodził, pierwotny tytuł był Lider, a potem teraz zmienili ten tytuł na jakieś inne. I tam też małą rolę udało mi się zagrać, nie? Jakiegoś Fira, który stoi w kolejce na takie coachowe jakieś zajęcia, coś takiego, nie? Więc też jestem ciekaw, tylko to nie widziałem jeszcze, więc nie wiem jak to wypadnie. Premiera być w lutym chyba jakiegoś tego filmu. Więc ja bardzo chcę, aktorstwo mnie bardzo kręci i kręciło zawsze. Więc jakby bałem się tego oczywiście, że będę beznadziejny i ciągle się tego boję, nie? Że po prostu nagle zagrałem. O mój Boże, jednak tego nie potrafię, nie? Bo to wiecie, tak można sobie w głowie ułożyć, co się chce, ale potem, jak widzisz efekt, możesz jakoś ocenić. Ale po tej planecie singli mam takie, że kurczę, chyba mógłbym gdzieś zagrać jeszcze, nie? Ona już wyszła, tak? Ta planeta singli? Tak. Ja muszę 5 odcinków chyba z 8. No, jestem w trzecim. Okej, muszę pominąć szczególnie ten. A spoko serial bardzo, naprawdę. Mimo, że jakoś tak patrzyłem na Filmwebie, że ma jakieś takie niższe te oceny, w sensie tam 6 z hakiem, ale pierwsze te 3 odcinki to mi się bardzo podobały. Także serio, że teraz z moją dziewczyną to oglądamy, jakby jak wychodzi, to czekamy jakby na to, nie? Żeby obejrzeć. Trzeci odcinek za każdym razem, bo tak, po prostu. Tak, jeszcze raz ten trzeci, co? Jeszcze szósty, ale przypomnijmy, co tam się stało. I tylko te sceny dwie. Oh. Wow, ale jest ładny! Patrz jak płacze, wiesz, nie? Mogę teraz pokazać, zobacz. Pewnie sobie gruczoły dildem napierdala, żeby... Ja już tak płaczę. Wierzycie w Boga? Propos jazda Jezusa? Będziesz to pił jeszcze, czy będziesz to dopijał, czy można? Zostaw to w ogóle, wyślamy do widzów. I dildosem. Podpisz tam wodę. I dildosem. A wierzysz w Boga? Czy to jest ten moment rozmowy? Bo jak tak, to wyjmij to z buzi. Bo Jezusek patrzy. Ojejku, to było poważne pytanie? Kurwa, tak? No. Może wzane? Tak? Jak spojrzę tutaj, czy na pewno A ty wierzysz w Boga? Nie, chrześcijańskiego takiego nie. A jakiego? Żadnego. Ale chciałem na początku jeszcze taką jakąś poduszkę bezpieczeństwa sobie tak. Zrobić. No takiego wiesz, tego... Nie, jakiego, a żadnego. Co cię to interesuje w ogóle? Ale w tych innych też nie. To może Filip, ty pierwszy chcesz odpowiedzieć? Ty na chuj na bank nie wierzysz, jak ty robisz takie dziwne rzeczy w jakichś szałasach. On wierzy Tora, Boga piorunów i tylko ten Bóg jest jeden prawdziwy. Myślę, że to wszystko jest kwestia nomenklatury trochę, no to nie? Dokładnie. Ja używam słów typu wszechświat lub absolut, ale rozumiem, że inni ludzie używają słowa Bóg na to. Mi się nie podoba ten taki element. A Zeus? Jest okej? Okay? To już jest sure. Ten. Ten taki właśnie Game element master, personifikacji, nie? Że jakby próbuję odlecieć od tego kojarzenia Boga jako typa siedzącego w chmurach z dużą brodą. Tylko, takie buddyjskie podejście, nie? Tak, to jest wszystko, nie? Jakby na wszystko jest tam miejsce. I to jest ważne moim zdaniem, że jak mamy jakiś tam instynkt coś osądzać, myślę, że coś jest głupie i tak dalej, to przy połączeniu z absolutem wiesz, że na wszystko jest tam miejsce, wszystko ma tam sens. Absolutnie prawda. Mhm. Ale zjebałem atmosferę podczas tej rozmowy. Okay. Nawet na spokojnie jest. No, dla mnie... Dobra, jak już jesteśmy takie... Często myślicie o śmierci? Dla mnie zgaście światło! Możemy zgasić światło! Bardzo bolało, jak zbombiłeś na ten... podczas open mic'a, bo możesz to powiedzieć. Wtedy długo rozmawiałem z Zeusem w garderobie i... Nie, tylko odpowiadając na twoje pytanie, tak ja mam takie podejście, byłem wychowany w bardzo katolickiej rodzinie i bardzo wierzącej i ja trochę od tego odszedłem rzeczywiście już od iluś tam lat, ale nie jestem ateistą, podejście, że nie wiem, nie wiem po prostu. Agnostyk, I nikt nie wie i... Uważam, że po prostu jak ktoś ma jakieś duchowe przeżycia, wierząc w Boga, to zazdroszczę, bo to ułatwia życie, mam wrażenie. Ale ja tak po prostu mam, że nie wiem. Czyli części duchowej nie masz w życiu?
Mam, bo się zastanawiam nad tym, ale po prostu nie wiem do końca, czy to tam coś jest, czy nie. Ale nam czy Zeus, wiadomo, że jest. No. Rzeczy oczywiste chyba pomijamy, tak? Dokładnie, jest Zeus i Hermes, reszty nie jestem pewien. Poseidon, Zeus i Hermes. Poseidon widziałem w Mykonos. Poseidon to jest jakieś, wiesz... Kizo, zszedł na ziemię w postaci Kizo. A to by była akcja. Kolejna płyta Kizo nagle, dobra, już wam jestem powiem. Jestem Poseidonem! I na takiej fali 10-metrowej. I trąbki. O, ale tu się Zeus wkurwił, nie? No, tak, aż o śmierci pytałeś, tak? Tak. Że często myślimy o śmierci. Ty myślisz często o śmierci? Nie. Nie, to już nie. Nie, tego nie. Może nie drążmy. Może w drugą, co nie wiem, lubicie Bigos? Reinkarnacja, czy kwestia Bigos, oczywista, Bigos, prawda? Bigos, Bigos. Ja Bigosu nie jem, nie. No i fajnie. A jak z używkami u was? Chłopaki. Ja nic nie mam, masz coś? Bo właśnie coś mnie jest. Bo już zjazd powoli. Ostatnie pytania są zajęte. Wierzysz w Boga, czy chociaż lubisz Bigos, jak z używkami u was? Jaki był klucz tych pytań, nie? Dobra, może też o jedzeniu teraz, żeby złagodzić. Dobra, to ulubiona gwiazda porno. A wy znacie tak naprawdę z nazwiska gwiazdy porno? Tak. Tak normalnie, że... Znasz? Tak normalnie... Kiedyś o, znałem, to większość nosi moje nazwisko, tak, że to nie było ciężko zapamiętać. Nie mam żadnej ulubionej gwiazdy porno. Mi się wydaje, że to jest byłoby zbyt już takie pojebane, jakbyś jedno oglądał tylko. Że tak wiesz, że tak subskrybujesz konkretną gwiazdę, tak? Tak, to, nie? A ta nie chce, ta jakaś taka jest taka ten, nie? I potem się angażujesz w ten związek między wami, nie? O, wieczorem pogadamy. O, tyż ma to z nim? Styloma! Jennifer! Dziwka. Nie, to chyba kluczem zawsze, nie zawsze, ale często jest kategoria, nie? Czy porno, a niekoniecznie chyba nazwisko reprezentanta. A powiedzcie chyba tak szczerze powiedz. Szczerze? No. Szczerze. Nie macie tak, że sobie wyobrażacie po prostu... Że sobie czasem tak wkładacie palec w dupę i że czasem, tak sobie... Czasem jednak w tych fantazjach pojawia się jakiś mężczyzna? Nie? Nie? Ja też nie. Wiesz co? Bo ten... Tak, to jest zupełnie normalne. Tak, to jest normalne, no, bo tak właśnie ten. A to się po 30 skończy, to się wtedy... Sorry, jeszcze jedne krzywe taksu, tutaj naprawdę ludzie się zastanawiają. A mieliście czasami tak, że sobie wyobrażaliście coś, co jest naprawdę zakazane prawem? I próbowaliście to zrobić w życiu tak po ukryciu, ale nie, że nikt tylko, się... Tylko w głowie. Co? Nie? Wojtek... Każdy sobie to wyobrażał, zacznijmy tutaj. Co ostatnio nielegalnego sobie wyobrażałeś? Był taki film w ogóle... Boję się przy sobie mówić angielskie słowa, bo taki czuję od razu się osądzony, że wiesz, że źle je wymówię. Stary, ja Purgę, tak? On się... Purge. Tak. No? I tam właśnie chyba polegało na tym, że raz do roku jest taki jeden dzień, 24 godziny, podczas których prawo zostaje zniesione i można popełnić wszystkie przestępstwa. Tak, to oczyszczenia czy coś takiego? Nie. Tak. No, polskie tłumaczenie słowa. Purge. Tak. No, oczyszczenia. Dla Polaków, tak, no to oczyszczenia. I gdyby coś takiego nastało, co byście zrobili? Ja bym gdzieś spierdalał. Naprawdę musiałbym się schować. Musiałbym ten jeden dzień się naprawdę gdzieś schować. Ale tak nie, to jest głupie. Głupi film, tak nie ma. Tak nie ma i nigdy nie będzie. Także nie ma, to tak byś mówił, o, jakby była seks misja, to co? No, super. Tak, żeby była seks misja. Żebyś był zielonym ogrem. Tak, ja to się odchodzę, to tak gada. O czym byś gadał z tym osłem? Ja mówię, stary, to jest Eddie Murphy. Ja bym się przegadał całe noce. Nie, ja w sumie nie wiem, to głupie pytanie, bo ja nie wiem, co takiego bym zrobił. Jakby... Się, nie? Chyba. Schowałbyś. Mam nadzieję, żebyś się schował. Witam. U mnie w domu. Szybko, Wojtek, tutaj. A tu jest ciemno, szybko. Mówisz komu, że przychodzisz do mnie? Nie, dobrze. Mam dla ciebie skrzynię dokładnie pod twoje rozmiary. No dobra, co z tymi używkami? Bo ja słyszałem, że tutaj jest palone.
Palone? O, ja... To Filip. Nie, Filip. Jest coś ujebane teraz? Nie. Okay. Nie miałem czasu. A chciałbyś być? Nie, nie no, da się zrobić. Miałem tą opcję, nie, wybrałem nie. Wybrałem nie, no. Ale na występach zdarzało ci się? Być nie, po występach mi się raczej zdarza. Ja też piję. Piszę pod wpływem często, nie? Więc ja sobie... Ja sobie lubię zajarać i iść do kawiarni i popisać, nie? No, dlatego nie muszę jechać na wycieczki z komikami, żeby coś mi się wydarzyło, nie? Nagle dwóch typów za mną, nie? Jakby... Powodzenia na następnym saporcie! Ale występujesz na trzeźwo zawsze? Tak. Chyba, że jakieś takie gówniane testy czy coś. No chyba, że heroina się liczy, no to... Nie, no raczej występuję zawsze na trzeźwo. Okej, okay. A ty? No tak, jak masz? Ja akurat nie jestem dużym fanem zioła, przyznam. Dużo jarałem w liceum i na studiach, a potem jakoś tak po prostu przestałem. I tak teraz zwykle raz na pół roku zajaram, ale wiecie, jak się tak rzadko pali, to kurde, strzelam mega, nie? Więc ja sobie zajaram momu. Ostatnia historia, nie? Idziemy samochodem, bo ja właśnie, wezmę buszka, nie? I wziąłem serio jednego bucha tylko. I ja mówię, może jednego? I tam mój kolega mówi, ja wiecie, ja to tyle nie paliłem, że wiesz, ale porządnego wziąłem, nie? No i potem jako pasażer jechałem w samochodzie i miałem taki strach, kurde, co chwilę dużo ruchu na drodze, bo korki, nie? To chwilę, uważaj na tego, nie? Widzę, spokojnie. I nie wiedział, że jestem takim tym i myślał, że jakimś panikarzem jestem. Więc ja raz na pół roku zapalę i potem mam takie, nie. W ogóle nie. I za pół roku zapominam o tym, nie? I mam, w sumie czemu nie? Ale lubię alkohol, wiadomo, chociaż teraz już... I występowałeś kiedyś po alkoholu, czy nie? Jakieś takie... No, tylko jakieś takie pierwsze występy. Małe ilości jakieś... pewnie, jakieś takie, że tam piwko, tam seteczka, czy... Wiesz, jakieś takie pierwsze, jak zaczynałem w ogóle robić stand-up, to wtedy miałem taki luz, że wypiłem sobie dwa piwka i spokojnie występowałem, nie jakieś większe ilości, nie? Ale zdarzało się takie eventy wtedy, że w trakcie na przykład prowadziłem długi event i piłem sobie w trakcie cały czas, bo w knajpie była, wiesz, z piwkiem cały czas. No i było, że na koniec już był taki, wiecie, jak przez mgłę to pamiętam, nie? Ale teraz to nie, teraz to by bardzo by mi przeszkadzało. Tak? Jak teraz mam na dzień jakiś taki kacowy, nie? To no... I tak daje się wszystko, ale jest to dużo bardziej męczące dla mnie. Tak? Czyli przy pisaniu też nie? Nie, ja nie jestem takim fanem akurat ten używek, przyznam. No i... Są w porządku, nie? Nie mówię, że nie. Ale... To teraz przekaz dla młodych. Są w porządku, żeby nie wyszedł ta boomera. Tylko powinniście być pełnoletni i wiedzieć, co robicie, nie? Używki są cool. Jak chcecie, to spoko. Jak ktoś się potrafi z tym poradzić, spoko. Ale to kurde, ze wszystkim jest takie ryzyko, nie? A Filip, jak ty właśnie tak lubisz takie klimaty, wszechświat i TP i szałasy? Wszechświat i TP. Szałasy. Jakieś grzyby się pojawiły kiedyś? Może coś raz zjadłem grzyby, było świetnie. Dziękuję. Niczego nie żałuję, nigdy nie było świetnie, nie tam w grzybach jest tak 5 leveli, to ja na pierwszy raz chciałem być tak w tym drugim levelu i mi się udało trafić. Było super, było to męczące. I nie zrobiłem tego drugi raz, ale myślę, że jest to jak najbardziej dobry pomysł, tylko jakby ja nie miałem całego dnia na grzyby od tamtej pory. Jakieś przemyślenia miałeś takie, które coś ukształtowały później? Raczej nie. Miałem taki... A może się dzisiaj nie być? Miałem duże uziemienie na przykład. Dużo ludzi też to ma na grzybach, że czułem, że muszę być coraz niżej, aż w końcu leżałem na trawie i patrzyłem w różowe niebo. No czas się rozmył, to takie bardziej było doświadczenie, nie miałem żadnych takich odkryć ani nic, tak jak na szałasie, nie miałem odkryć podczas tego, tylko mi potem po prostu tak bardziej właśnie wszystko klikało, takie połączenie, nie, właśnie. No to takie bardzo trochę niebezpieczne narzędzie, bo musi być używane na pewno w odpowiednich warunkach, ale... I moje jest jakimś takim kluczem do zrozumienia czegoś więcej. Nie wiem, czy my żyjemy w symulacji, czy gdzie my po prostu jesteśmy, ale no, grzyby są kluczem do zrozumienia czegoś więcej po prostu. Tak. Jesteś pewny. Jestem przekonany, że nie żyjemy w symulacji. To 3-4 się zabijamy. Chłopacy dokończą. Dobra, a jaki wy macie ten przedział wiekowy, kto ogląda tutaj wasz kanał jakby? 8-12.
Nie, ale serio. Powyżej 18 raczej. Mamy tam chyba około 1% poniżej 18 roku życia. Tak? Zajebiście, zajebiście. No bo ja też, wiecie, nie ogarnę tak do końca, wiesz, tego świata, to dopiero zaczynam tam powoli się interesować przez te aferki. Mnie, kurde, ciekawe, że aferki mnie jakoś tak w to pokierowały i teraz trochę zacząłem tak mówić, a kto to jest? I mówię, o rany, tyle ma, wiesz, ludzi obserwuję z takiej, ten, a ja nawet nie słyszałem o tej osobie, więc mnie to trochę fascynuje, ten świat. I dużo młodsza widownia nas oglądała, jak robiliśmy te filmy komediowe na pewno, niż jak teraz są podcasty, nie? No bo to też taka forma cięższa do strawiania, ponad godzinna rozmowa z jakimiś stypiarzami. A, nie, to sporo, bo tak się zastanawiam, że jakbyśmy mieli target jakieś tam 12-14, jak tam do grzybów podchodzisz, nie? Ja mam takie, matko, i te dzieciaki, czyli Wojtek brał. Pieczarki. To i ja dziabnę. Ja mam się, wszystko się tak myślę, jebany Wojtek. Nie, ja wcale nie hejtuję, że ktoś ma target niższy, bo to żadne znaczenie dla mnie nie ma, żadnego, nie? Tylko ja bym się bał, gdybym miał takie, bo to jest taka odpowiedzialność wtedy, nie? Faktycznie, jak dzieciaki oglądają cię, nie? To naprawdę masz na nich realny wpływ, taka ekipa czy coś tam i naprawdę mają wpływ na te dzieci i to na tabuny dzieci, stary. Niech im rozszerzają horyzonty, stary, nie? Oni są w Matrixie zamknięci tak, że takie rozmowy im pomogą. Może nie od razu pójdą, wiesz, szukać grzybów, ale może pójdą, jak będzie odpowiedni moment, nie? Ja te psychodeliki to one sobie tak lubią często tutaj u nas uderzyć w ten nasz podcast akurat. Psychodeliki robią się moim zdaniem pośród stand-uperów coraz bardziej popularne i tam mikrodozowanie jest na porządku dziennym w niektórych sferach. Ja nigdy nie uczestniczyłem, bo jakby mi wystarczają te doznania, które sobie tam swoimi sposobami dochodzę, ale wchodzi to trochę. Nie? Bo może jest to zdrowsze w drugim rozrachunku niż walenie wody po każdym występie. Nie? Pewnie tak, ale to właśnie wydaje mi się, że niebezpieczeństwo całe z psychodelików wynika z takiej braku edukacji, że ludzie traktują i wrzucają to do tego samego worka, co jakieś narkotyki rozrywkowe. Tak. I po prostu wiadomo, że jak się zarzuci jakiś kwas, czy weźmie grzyby w takim nieodpowiednim otoczeniu, czy warunkach, no to może doprowadzić do strasznie tam złych konsekwencji. Przeciwie wół do mnie i takie rzeczy. No mam, no znam jakieś takie dziwne historie. To mówimy. Słyszeliście coś, bo tam w Amsterdamie są legalne te ich trufle takie, nie? To jest zbliżone do zwykłych grzybów? Z tego co wiem, tak, tylko trzeba jakoś ilościowo dopasować. Nie? No że i tam chyba tam dają, więcej, mówią ci dawki normalnie. Jeszcze coś. Ja nie jestem. Tam brałem właśnie w Holandii te dawki, nie? No to tam jakieś trufle takie legalne, no. Tylko są chyba rodzaje takie bardziej na śmiech i bardziej na halucynację. Brałem właśnie raz teraz. I na schizę. I na schizę. I siedzisz... 13. I siedzisz... 14. I siedzisz... Robisz... I nagle się budzisz, ale zajebisz się. Tak. O kurde, ale mi się dłużyło, powiem wam. Już mi gardło zdarłem sobie. No, w grzybach jest to ciekawe, takie fascynujące moim zdaniem, że... Gdzieś tam już są od dawna na ziemi i sobie same wyrosły, więc ktoś gdzieś ten twórca, czy jak zwał, tak zwał, wszechświat, podsunął nam te grzybki, tak macie, spróbujcie. Ja takim podejście do liści koki, że właśnie to wyrosło, więc jest git. Dzięki stwórcu! Dzięki Zeus! No ale właśnie, moim zdaniem to do czego on jakby łączy to, że właśnie liście koki muszą przejść przez laboratorium, żeby stało się tak. Inne używki są jakby, czekają na ludzi, nie? Jakby po prostu krowa obstrała i potem możesz to zjeść i potem przeżyć coś bardzo ciekawego, nie? Jakby to jest ciekawe, że znaczy, to jakby czeka dla nas. Dla mnie ten argument w ogóle nie dociera, bo są... Bo chomory, nie? Na przykład są rzeczy, trujące. Które cię trują po prostu, albo giniesz po tym, albo ci inne złe rzeczy może robią, miałeś nie? Umrzeć, może Bóg tak chciał, dokładnie. Żeby ta osoba umarła właśnie. I przekonaj się, czy będzie zajebista jazda, czy umrzeć. Pewnie tak, wiesz, ludzie trafiali, nie? O, to no Zenek po tym umarł, to lepiej tego nie ten. A po tym Marek mówił, że widział różowe niebo. No ale wiesz, jeżeli chodzi o właśnie psychodeliki, to często ten element jakby powiedzmy haju właśnie nie jest przyjemnym elementem, nie? Jak walisz ayahuaskę, no to grałaś ayahuaskę? Nie, ale dużo jakby dokumentów oglądałem, czytałem i tak dalej. No to jakby koncentrujesz się na tym, żeby przetrwać tak naprawdę, nie? I w szałasie też było tak, że ja się koncentrowałem na tym, żeby przetrwać, stary, no bo tak gorąco, było w chuj ciemno. I no naprawdę, no myślałem, że muszę wyjść co chwilę, ale bo no jak przejdziesz przez to, no to wtedy jesteś właśnie dopiero
właśnie ten haj nie może być przyjemny, żebyś coś z tego zyskał, moim zdaniem. Nie? Ten katarzis chyba możemy zakończyć i niech to może będzie puentą naszej psychodelicznej rozmowy. Puentą niech będzie, gdyby nie kolano, niech ogląda. Oglądajcie, gdyby nie kolano! Gdyby nie kolano na YouTube. Tak. Za darmo dla wszystkich. Fajnie, dziękujemy bardzo, panowie. Dziękujemy. Zaszczyciliście. Jak od razu sobie usiadł grzecznie.